Na dzisiejszym odcinku widzowie będą na ślepo kupować garaże, które widzicie przed sobą i zwykle oczekują drogich rzeczy. Takowe oczywiście się znajdą, jednakże nie wiedzą o tym, że większość magazynów jest po prostu zupełnie pusta. A jest to o tyle istotne, że będą musieli naprawdę wyłożyć naprawdę drogie itemy, po to by się przekonać, że nic nie dostali nawet w zamian, nawet złamanej pochodni. Więc będziemy się po części trollować widzów, ale po części będziemy patrzeć, jak dużo są w stanie zalicytować za pusty magazyn i jak dużą topę zaliczyć. Będzie śmiesznie, więc zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że filmy są codziennie. Okej, możemy więc zacząć. Uwaga! Pierwszy magazyn! Let's go! Co wyłożą za pierwszy magazyn, w którym już nie pamiętam, co jest. W żadnym nie pamiętam, co jest. Poza tym, że w większości są puste. Nikt, nic. Jedna szafka netherite'ów, 16 pereł. Dam ja jako żółwia. Jako żółwia? Serio? To jest cokolwiek w ogóle. Dam blok diax. Okej, nie wiem, co je bardziej przekonuje. Sztabkę netherytu i 16 pereł, czy blok diaxu. 8 refili, 2 snifery jaja i nedę, 1 sztabka. Okej, myślę, że Rivendell jak na razie, jak dla mnie, ma najlepszą propozycję. Okej, gościu, więc tak, ja tutaj daję przede wszystkim Ender Chesta, żeby mogli, wypłacać. A my jednocześnie przygotujemy się do opuszczenia ściany. Dostajemy 2 jajka i sztabkę netherytu. Zamaga. Magazyn, w którym znajduje się totalnie... Ej! Kozacka zbroja! No tak! Jest to cała enchantowana zbroja, którą dostałem? Ukradłem widzowi na jakimś evencie. nie wiem nawet na jakim. Ale tak, jak najbardziej się opłacało, bo jedną sztabkę zamieniłem na co najmniej 3 plus set enchantowany, więc to jak najbardziej win. Stojak ukradłem kwalifikacja. No stojak też jest częścią wygranej. Dobra, więc przechodzimy dalej. Magazyn numer 2. W magazynie numer 2 też może być ciekawie. Jednak zaraz zobaczymy, co tam jest. 5 emeraldów i refil, baranina. Okej, 5 emeraldów i refil, albo set 3 i perły. Okej, i 8 ultra ma najlepszą ofertę, w naturze oddam. W sensie, że co? Co to znaczy oddać w naturze? Że zapłaci mi kwiatkami? Dobra, i 8 ultra, dawaj ten set 3-3. A to jest ten set, który miał na sobie. Okej, jest jakiś set z kita VIP Plus, więc zobaczmy, na co się to przydało. Uwaga, set 0 i proszę bardzo, pusty magazyn. Całkowicie pusty, więc mamy pierwszy pusty magazyn. Oni jeszcze nie wiedzą, że tutaj jest więcej pustych magazynów niż niepustych. No, niestety. Magazyn numer 3. Proszę zejść. O, dokładnie. Nikt, nic, żadnego, nic nie tego. Dobra, ja sobie przede wszystkim odłożę te rzeczy tutaj. Bo na koniec sobie podsumujemy, ile wygraliśmy. Jeden blok złota. Dam jajko żółwia. Czemu Paulina nie potrafi pisać jajko? Cały czas pisze jako. Buty 4, 3, 16 pereł. No, nie wiem. Jakby bloki złota 5. 5 bloków złota. To brzmi w sumie 10 refili. 10 refili to jest... No, chyba powinno starczyć na 5 bloków złota. 2 bloki złota i 16 pereł. Dobra, to mnie przekonuje. 2 bloki złota i 16 pereł. Chyba nie za bardzo są ufni co do tej zawartości. Wydaje mi się, że pewnie część z nich poczeka na coś lepszego. Aha, tutaj, tu. No, bo tutaj jest Kuboid, żeby nic nie niszczyli, nic nie budowali. W ogóle jaka kozacka zbrojka, schizofrenia. Schizofrenia była w naszej bazie na ekstremie. Nie wiem, jakim sumie jeszcze nie jesteś zbanowana w ogóle, ale okej. Skargę na ciebie wniosę potem. Dobra, więc w kolejnym magazynie jest pusto. Pochodnie, no dobra, można powiedzieć, że pochodnia to też jakaś forma wygranej. To znaczy, no, nie można powiedzieć, że wróciła z pustymi rękami. Chociaż osoba wcześniej nawet nie pomyślała o tym, by wziąć pochodnie. Dobra, magazyn numer 4. I naprawdę robi się bardzo ciekawie. 15 emeraldów, diamentowy miecz. Buty 4-3 netherite'owe. Okej, buty 4-3 netherite'owe, to już jakaś oferta. 2 sztabki netherytu, chyba wolałbym buty. Dobra, i 8 ultra, zdecydowanie wygrywa drugi magazyn. Okej, czyli widzę, że buty 4-3 nede i 3-3 buty, okej. S i 8 ultra, proszę mi dać to, co obiecaliście i są to faktycznie znowu skit VIP. Ej, ja mam wrażenie, że ten gracz wcale nie ma dużo itemów, tylko po prostu ma VIP plus, ale dobra, zobaczmy, co wylosuje się w kolejnym magazynie, a tutaj przyciski, let's go! No... Już ci są bekę z jego na czacie. Guziczki, no tak, no ale guziczki, wiecie, zawsze można sobie jakąś użyć w bazie. Nie można powiedzieć, że jest to pusty magazyn. Co to, to nie, więc zawsze mogło być gorzej. Dobra, magazyn numer 5. Czy to jest magazyn numer 5? Tak, to jest magazyn numer 5. Smithing Table, Taple, Rivendell, o czym ty piszesz? Sztabka netherytu, 2 bloki dwiax i 2 refy, 3 sztabki netherytu. To jest pewne pytanie, czy 2 bloki dwiax i 2 refile są droższe
droższe niż 3 sztabki nederytu? Może i tak, ponieważ tak już możecie mieć całą zbroję i nawet jakiś podstawowy set do walki, a ze 3 sztabek nederytu no nie macie nic. Jedna sztabka nederytu i blok diaks. Co się wydaje, jakby było coś pomiędzy? Teraz musi coś być. 3 sztabki nederytu, okej. Bybryt, okej. Więc bybryt, twoja pierwsza okazja na wygranie czegokolwiek. 3 sztabki nederytu. Zaraz zobaczymy, co tutaj się kryje za tą ścianą. Jesteśmy 3 sztabki, dobra, uwaga, więc chwila prawdy. Czy tym razem nie będzie to pusty magazyn? I nie! Nie jest to pusty magazyn. Mamy tutaj naprawdę dużo bloków złota i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak nie zapominajmy o tym, że te wszystkie bloki złota będzie mógł stracić później. O, jeden blok nawet zebrałem, więc oddaję. Co ty tutaj mi rozkopujesz? No, podłogę mi chcesz zabierać? Dobrze, że dałem na dole barier bloka, bo ta osoba by po prostu wypadła i zginęła. No ale cóż, przynajmniej jest jakaś wygrana, która mam nadzieję trochę zachęci resztę lub odwróci ich uwagę i pomyślą, że skoro teraz było coś drugiego, to teraz na pewno będzie coś taniego. A wcale nie musi być tak, jak to się wydaje. Magazyn numer 6! Okej, nederytowe buty diaks, spodnie diaks, hełm Shulkera, 8 z tych jabłek i 3 mendingi. Paulina, skąd nagle taka pewność siebie? Ruletka premium i 4 diaks? Nawet nie wiem, ile kosztuje ruletka premium. 2 Shulkery i sztabka nede, 16 pereł. Okej, tutaj się naprawdę potoczyły bardzo grube propozycje. Stop! Nie piszcie kilka razy. Od teraz zasada. Usuwam czat i od nowa, ale każdy pisze tylko raz. Już. No, proszę bardzo. I teraz mamy to jakoś przynajmniej przejrzyściej napisane. Przynajmniej nie musimy przewijać 5 razy tego samego. Miecz 3-3, kilo 4-3, 16 pałaczek. Czy oni nie umieją wszyscy pisać? Dam nederytowe buty, diaks, spodnie, diaks, hełm, Shulkera, 8 złotych jabłek, 3 mendinki, jajo, żółwia. Dobra, Paulina ma grubą ofertę. Są tutaj jeszcze 2 Shulkery, sztabka nede i 16 pereł i 10 refów. Pytanie, co powinno być droższe? Wydaje mi się, że tutaj schizofrenia ewidentnie wygrywa, ponieważ nederytowe buty to jest jakby jedna sztabka, jeden Shulker, a schizofrenia oferuje 2 Shulkery i sztabkę nede, więc jakby mamy przewagę dalej jednego Shulkera plus jeszcze pereł i 10 refy. 2 Shulkery plus 3 sztabki nede, ej, to jest też mocne, szczerze mówiąc. 3 Shulkery i 3 sztabki nederytu? Co? Okej, okay. Brit, dawaj, 3 Shulkery i 3 sztabki nederytu. Czy to się będzie opłacać? O tym się przekonamy. Ale to naprawdę będzie mocno. Dobra, mam 4 sztabki nederytu aktualnie, więc powinny być jeszcze 3, czyli powinienem mieć 7. Zaraz, co? Mówiłeś 3 szulki, a nie 3 skorupy. To nie są Shulkery, lol, dokładnie, to nie są Shulkery. Tutaj mamy chyba próbę oszustwa w magazynie. O, dobra, już się sam skrapnął. Czy może jednak dostajemy 3 Shulkery? Ej, bo ten chłop wygląda bardzo niepozornie. To znaczy ma żelazno, złotą zbroję, ale z tego co widzę, to coś tam jednak ma w ekwipunku, więc jestem ciekaw, co zaraz wyciągnie na blat i czy wyciągnie faktycznie te 3 Shulkery, które nam obiecał, jakby nie było. No. I zaraz, co on robi? Co on robi? Czy on mi wrzuca drewno? Drewna nie było w umowie. Ej, jesteś bardzo problematyczny, gościu. Naprawdę. To się nie godzi. I co? No, ja nie wiem, a może i 6 skorup i 8 drewna? I 3 sztaby. Z czego się robi Shulker Box? To nie fair. Skrzynka i 2 skorupy. Czyli jeżeli mamy 6 skorup, jest to niejako równoznaczne z tym, że możemy z tych 6 skorup zrobić 3 Shulkery plus skrzynka. Skrzynka to jest w sumie darmowy koszt. Dawaj. Dobra, ale są dalej 3 sztabki nederytu plus 6 Shulker Shellów. Teraz, żeby wam pokazać, weźmy sobie skrzyneczkę i rozdzielmy to. Raz, dwa, trzy. Okej, czyli mamy 3 Shulkery. Myślę, że w jakimś stopniu dalej była to najlepiej opłacalna oferta. Dobra, uwaga, otwieramy kolejny magazyn set 0, a w środku 2 elytry. I z tego co kojarzę, to nawet są to 2 elytry z mendingiem. Aha, wszyscy zawiedzeni, że on wygrał. No tak, bo to był w końcu magazyn po kolejnym bogatym magazynie, czego się jebank nie spodziewał, że będą 2 bogate pod rząd. Dobra, chłop już wraca na swoje stanowisko, tak, bo to jest ważne, by BHP musi być przestrzegane. Magazyn numer 7, o ile się nie mylę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, okej. 5 mendingów, miecz 3-3, kilo 4-3 i 16 pałaczek. O co chodzi wam z tymi pałaczkami? Czym są pałaczki? Diaks blok i blok emeraldów, okej, diaks miecz. 5 mendingów wydaje mi się na razie najbardziej kuszącą ofertą, ale jest 6 bloków diaks, 3 bloki diaks, 16 pereł i 2 refy. Myślę, że 6 bloków diaks
wygrywa. I Brit, z tego co chyba kojarzę, to prawdopodobnie teraz dealuje tym, co wygrał w poprzednim magazynie, tak? Ponieważ Brit to chyba była właśnie ta postać, która wygrała magazyn, gdzie było tak dużo tych diamentów, więc ma jakiś tam budżet. 6 bloków jak plus 20 refili. Okej. Okay. Dobra, Brit, wygrywasz. To ewidentnie. To może być trudne do przebicia. Więc czekam, żeby transakcja się zrealizowała. Dobra, 6 bloków diaks i 20 złotych jabłek. Ej, to jest naprawdę dużo. I co może zejść w cenie 6 bloków diaksów i 20 złotych jabłek? Uwaga, nic! Dokładnie nic! Jest to pusty magazyn. A mogę podłogę? Nie. Chłop sobie chciał znaleźć jakiekolwiek pocieszenie. No niestety nie wyszło. Magazyn numer 8. Let's go! Przed nami 4 ostatnie magazyny i nagroda specjalna. Znaczy na końcu będziemy licytować Shulker Boxa. Miecz 3-3, kill of dark. Czyli tutaj widzę, że i ultra powtarza się. 2 bloki diax. Czasem się pereł 2 refy. Motylka diax Eminency 2. Kto i po co robi takie rzeczy? 5 mendingów. Kolega stoi na górze. Zejdź. Dobra, zepchnąłem go po prostu. No, tutaj troszkę się wstrzymali z tymi swoimi betami, ale okej. Okay. Myślę, że chyba wybrałbym sobie wszystkiego 5 mendingów. Naprawdę. Nie wiem czemu. Dobra, S, Paulina. Dobra, dawaj te 5 mendingów. Oni są bogatsi niż wyglądają. To znaczy, ewidentnie, nie? Ona nawet zbroi nie miała, a tutaj Shulker Box. No, ludzie ewidentnie mocno grindują. Raz, 2, 3, 4, 5. Okej, zobaczmy, co jest w twoim magazynie, Paulina. A w twoim magazynie jest... 5 bloków trawy! To w sumie, ej, to jest dobry deal. 5 bloków trawy za 5 mendingów. Idealnie. Znaczy, dobry deal dla mnie. Nie dla niej, zrozummy się dobrze. No i idealnie, to mi się właśnie podoba. Ej, zaraz, czemu ten blok się niszczy? Czy tutaj nie ma żadnego intruza? Nie, dobra, nie ma żadnego intruza na całe szczęście. Magazyn numer 8? Chyba? Nie wiem, szczerze mówiąc, tutaj się pogubiłem, może 9? Dobra, i ultra dalej to samo, tak? Czyli miecz 3, kilo w 4, 3, bla, bla, bla. 11 złotych jabłek, 2 perły. No, to mnie trochę bardziej przekonuje. Bania Netherite 4-3. Trochę trudny wybór. 2 bloki diax, 16 pereł, 1 ref. No to wydaje mi się, że 2 bloki diax, 16 pereł, 1 ref może być lepszą ofertą. Więc niech będzie. Schizofrenia. Proszę mi teraz zdać to, co naobiecywałaś, bo inaczej to będzie mi smutne, jak tego nie dostanę. W sumie i tak już wygrany jestem, napisał Brit. To ważne, że chociaż jedna osoba się cieszy. Nie wspomnę o tych, które poprzegrywały. Dobra, i tutaj mamy 2 złote jabłka, jakieś specjalne, które były podpisane S. I 16 pereł, z tego co wiemy, że powinniśmy dostać. Jeden ref miał być. Ale mogę przegarnąć 2. Dobra, masz tego jednego refa, żeby nie było, że okradam widzów. Znowu. Chociaż i tak okradam, patrząc na to, co się dzieje na tym konkursie. Dobra, uwaga, set 0, w twoim magazynie nie ma nic! Let's go. Aha, kocham cię. Ale pochodnie weźmie. No i to się nazywa przedsiębiorczość, to znaczy nie tracenie niczego, a tylko ciągły zysk. Ale czy na plusie ten zysk, czy na minusie? To już chyba mniej ważna kwestia. Darkness, misiu kolorowy, mogę po wojnach magazynowych przyjąć Deep Slate Bricki? Chcesz mnie jeszcze oskubać ze ścian? To naprawdę się nazywa desperacja. To bardzo się przydadzą mi i dyszce. Czy wy działacie tutaj razem w konspiracji? Mogę kupić podłogę i ściany? Będziemy sprzedawać podłogę i ścianę? Zobaczymy. Dobra, przedostatni magazyn. I 8 Ultra, widzę, że dalej leci na tym samym, ale jednak dopisuję teraz 9 refów, bo widzi, że chyba nie jestem zainteresowany jego ofertami. Motylka Dia Jacht Eminency 2. Okej. Okay. To jest znowu to samo, tak? Czyli totalnie niepotrzebna rzecz. Dobra, niech ci będzie. I 8 Ultra, tylko ty tutaj jakąkolwiek ofertę dałeś. Dobra, dostajemy obiecane rzeczy. Masę rzeczy w sumie. Dobra, i teraz pytanie, czy ci się to w ogóle opłaca? Bo z tego, co widzę, zostałeś? Zostałaś? Zostałeś? Nie wiem. Bez niczego, więc set 0 i znowu pusty magazyn. W sumie tego można było się spodziewać, ale już nawet oni nawet nie są zdziwieni. Oni to już mi się wydaje. Ej, zostaw moją podłogę. No, god damn it, normalnie. Daj tylko palec, a wezmę całą rękę. Na dół. No, już. Ja mam tutaj strętwa na nieskończoność, więc raczej nie chcieliby, bym ich uderzał. Uwaga, wielka chwila. Ostatni magazyn. I teraz czy polecą wszyscy?
wszyscy na całość. Złote jabłko enchantowane dam, plus bania 3-3, jedna skorupa szulka, 2 refy, 1 blok diak, 2 steki, 32 pałki blaze, może ci dać misiaczku kolorowy. Czy miałem cały czas wrażenie, że dyszka mnie podrywa? Czy to w ogóle legalne? Diak set i motyka Effinency 2. Okej. Koks i bania 3-3. Oni chyba, mam wrażenie, się wyzerowali trochę z itemów. Spodania... No, co? Jakie spodania? Jaki haum? Nauczcie się pisać! Ej, serio! W dzisiejszym odcinku mam wrażenie, że nikt nie umie pisać i chyba właśnie tak jest w rzeczywistości. No dobra, no to nie wiem, chyba schizofrenia, okej. Schizofrenia, let's go. Proszę, czekam na moje rzeczy. Aha, ona chce, żebym jej tutaj pozwolił. No dobra, niech będzie. Ostatni magazyn. Szczerze mówiąc, sam nie pamiętam, co jest w ostatnim magazynie, czy jest cokolwiek, ale jesteśmy naprawdę turbo bogaci już teraz. Mam jeszcze jeden plot twist do całej sytuacji. Darkness, zgadajmy się po odcinku, to mi dalsze ściany, bo są niczego sobie. A co oni chcą od moich ścian i podłóg? Dlaczego? Dlaczego to jest w ogóle... A mi sufit... Co jest z wami nie tak, ludzie? Wy powinniście być wszyscy zbanowani z tego serwera. Dobra, więc tak, dostajemy block diax, Shulker Shella, 2 jabłka i 3 steki. Więc uwaga, ostatni magazyn, ale żeby była jasność, to nie jest ostatnie losowanie, ponieważ jeszcze po tym będzie bonusowy Shulker Box do wygrania. Dobra, set 0 i tutaj mamy, proszę bardzo, drewno i to aż 5 bloków drewna. Rakieta z drewna, dokładnie, dobrze powiedziała dyszka. Ale to chyba czas im powiedzieć, ale to nie koniec tak naprawdę. Wracaj tam. Jak to nie koniec? Okej, oni jeszcze nie wiedzą. Weźmiemy sobie tego Shulker Boxa. Okej, pyk. Ponieważ robimy rundę bonusową. I teraz coś do tego Shulker Boxa włożę wszystko, co dali mi widzowie do tej pory. Oh no. Teraz czemu ja to nie mogę? Aha, nie można Shulker Boxa do Shulker Boxa. Okej, więc będzie jeden Shulker Box. Bonusowy Shulker. Wiecie, że jest do wygrania sam wy sobie. A czy coś jest w środku, to zagwozdka. Ale tematycznie do odcinka nie powinno być nic, ale okej, zrobimy jedną wielką wygraną. Oni nie wiedzą, że włączyłem tam wszystko. Czekam na oferty od teraz. Dobra, 2 sztabki nether, 16 pereł, 2 bloki diax, 5 steków jajo snifera. Zaraz, co? Aha, 5 steków, a nie staków jaja snifera. Spodania i 8 ultra. Co? Co jest z tobą nie tak? Diax set i motyka Effinency 2, trójząb, diax miecz. Mogę na ładne oczka kupić. Ja mówię, ja jestem tutaj ewidentnie podrywany. Ludzie, nie róbcie tak. Nie podrywajcie mnie. 4 koksy, netheretowy hełm, 4 plus 3, bania diax 3-3. A można sprzedać bazę. Co jest? Czy ona chce wysadzić swoją bazę na sprzedaż? 2 szafki netherite, krutów, 5 staków pereł, 2 bloki diax, 5 steków jajo snifera. Sprzedam ekspiarkę w endzie. Coś jak, sprzedam Opla! Nie zgadzam się z tym, co mówi Rivender, bo to moja baza. Teraz, czy ona chciała sprzedać nie swoją bazę? Nieprawda, nie słuchaj się jej. Mogę bazę sprzedać razem z niewolnikami. Ja nawet nie wiem, czy chcę kupować niewolników. To chyba też nie jest za bardzo legalne. Dobra, to teraz ostateczne oferty. Każdy może tylko raz napisać. Ładne oczka i ładny uśmiech. Czy ja mogę stąd wyjść? Dobra, z podania 4-3 i 8 ultra. Ty musisz chyba przejść weryfikację wieku. Dam netheryt klatę i 8 koks jabłek plus żółwia. Okej. Okay. 2 sztabki nede, 6 staków pereł, 3 bloki diax, 5 staków jajo snifera plus ekspiarka w endzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Diax set, motyka Fitness 2, trójząb, diax miecz. Dobra, schizofrenia. Ewidentnie. Jakby możecie się z tym nie zgadzać, możecie napisać w komentarzach. Ej, co? 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 Dobra, nic mi stąd nie wzięła. 2 sztabki netherite'ów, 6 staków pereł. To trochę, 6 staków to trochę może zająć, ale jestem najbardziej ciekaw mojej ekspiarki w endzie, którą właśnie wygrałem. Dobra. Dobra, proszę bardzo, 5 staków pereł. Ej, miało być 6, a dobra, jest 6. Jeszcze jajo snifera. Chciałbym tylko tak przypomnieć. Mamy 5 steków, które też obiecała. Okej, okay, więc mamy jajo snifera. Plus jeszcze zaraz dostajemy naszą bazę w endzie. I ekspiarka. Ok, zabieraj szarka. Dobra, najpierw musisz sprawdzić. No a tam jest wszystko, co postawił tej pory. Więc można powiedzieć, że się na pewno odkuła, bo są tutaj rzeczy, które straciła, oraz zyskała wszystko, co wystawili inni gracze. Tam było wszystko, czym płaciliście do tej pory.
Nie wiem teraz, czy się nie rozczarują trochę. Dobra, więc pójdźmy zobaczyć naszą nową ekspiarkę. Dobra, zapytajmy o kordy, powiedziała, że ma różkę. Dobra, to daj. Ender, czeście. No dobra, chodź. Chodź tutaj, tędy. Więc dostaliśmy nawet oficjalnie jakby klucz. Idziemy to zobaczyć. Aha, zostanie teleportowane za 10 sekund. Uwaga, uwaga. Ej, gdzie trafimy? Jestem mega ciekaw i mam nadzieję, że to nie jest scam, bo jakby nie udowodniła, że ma tą ekspiarkę, ale nie, jesteśmy. Okej, okay, więc dostaliśmy taką bazę w Endzie. Zaraz sobie to zobaczymy. Dzięki, że mogę se expić, proszę. Razem z magazynami, razem ze wszystkim. Ej, tu jest naprawdę bardzo grubo. Okej, jest jeszcze generator kobla, takie podstawowe rzeczy. Jak to wygląda od zewnątrz? Okej, można powiedzieć klasykiem. Robi wrażenie. Ej, ten tutaj... Dobra, te ekspiarki naprawdę są bardzo dziwne. I tutaj wszędzie dookoła jest zalane wodą, żeby indziej wokół nie spawnowały się endermany, tylko by wydajność była jak najlepsza. Naprawdę spoko. Wydaje mi się, że jest tutaj naprawdę bardzo fajne miejsce. Jeżeli widzowie chcielibyście sobie poexpić, to zapraszam was bardzo serdecznie na te koordynaty i przy okazji przypominam, że zostawili łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie.